czy w swarnej gromadzie, w modlitwie, czy w bitwie, czy w walce, w gonitwie. Rycerskie żegnosy nad wszystkiej wierze, powszedni ten pierwszy, to w polu na przerze. Z potrzeby w potrzeby, z cwału w cwał, ze żarca na szaniec i z wału na wał. Tornosłasz, tornosłasz jedyna rycerska przyczyna, rycerski kotan. Tornosłasz, tornosłasz jedyna rycerska przyczyna, rycerski kotan. Co liczysz do wrogi, podściema pod nogi, balanek glewianek, ubiała dla bramek. Wesołym przy uczcie, piosenką życzliwy, to człowiek szczęśliwy, to rycerz prawdziwy. Z potrzeby w potrzeby, z cwału w cwał, ze szarca na szaniec i z wału na wał. Tornosłasz, tornosłasz jedyna rycerska przyczyna, rycerski kotan. Tornosłasz, tornosłasz jedyna rycerska przyczyna, rycerski kotan. Co liczysz do Yeah.
Ręka zgasła, o nie, jeszcze już my w kole. Do szeregu czekać masła, oczu wiązać nie pozwolę. Hej, kamraci, hej, najszczęśli, wara płakać, broń gotowa, strzelać celnie w same piersi i niech Pan Bóg was jechał kiedyś na jeden z obiadów czwartkowych do króla. Kareta, którą jechał, potrąciła pewnego starego żołnierza. Wypadek niestety był tragiczny w skutkach. Ten stary wiarus umierał na rękach biskupa. A umierając mówił o bitwach, w których brał udział, o ranach, pamiątkach tych bitew i o tym, że śmierć nie jest już dla niego wcale taka straszna. Więź, jaka wywiązała się wówczas między tym starym wiarusem a biskupem, stała się natchnieniem do napisania tego pięknego wiersza. Prawda to, czy tylko legenda? Tego pewnie już nigdy się nie dowiemy. Ale faktem jest, że to podczas jednego z obiadów czwartkowych biskup po raz pierwszy odczytał swój wiersz, nazywając miłość ojczyzny miłością świętą. Zaraz potem etiuda E-dur Fryderyka Chopina i Warszawianka. To pieśń czasów powstania listopadowego. Warszawianka witana była w całej Europie jako pieśń wolności i niepodległości. Tutaj do Tomasza Garbarczyka i Artura Jandy dołączy Elżbieta Górnicka. Thank you.
drodzy Państwo, w tym roku obchodzimy 150. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego. To najdłuższe i ostatnie polskie powstanie w XIX wieku. Niestety zakończone niepowodzeniem. Przed chwilą wszyscy z wielkim zainteresowaniem wysłuchaliśmy historii Powstania Styczniowego tu na ziemi słupeckiej. A my chcielibyśmy zaprezentować Państwu pieśni, które towarzyszyły wówczas powstańcom. Pożegnanie z tak zwanym wojenno-romansowym wątkiem w tle. On wyjeżdża, ona zostaje, tęskni i płacze. I w krwawym polu srebrne ptasze. Thank you.
Pozostaniemy jeszcze przez chwilę w kręgu pieśni powstania styczniowego, a to za sprawą dwóch kolejnych pozycji naszego koncertu. Jeszcze jeden Mazur dzisiaj i Marsz, Marsz, Polonia. Do tej pieśni zawdzięczamy właśnie pojęcie Polonia, określające wszystkich naszych rodaków, którzy mieszkają poza granicami kraju. Ale na koń hurra, tu będzie wcześniej porzuc swój.
patriotyczne w naszej historii zawsze zagrzewały Polaków do walki. Jak długo w sercach naszych. Ta pieśń budziła ducha patriotycznego podczas plebiscytu 1921 roku. Ale nawet w najtrudniejszych czasach Polacy nigdy nie zapominali o swojej historii, o ważnych rocznicach. W 1910 roku cała Polska obchodziła 500. rocznicę Bitwy Grunwaldzkiej. I to wtedy po raz pierwszy Polacy śpiewali rotę. Ojciec, na miłość Twój, znać będzie Twój, znać.
Czyli nastąpiła zmiana. Pożegnaliśmy pułkownika Adama Czajkowskiego. Powitaliśmy Grzegorza Mielimąkę. A my kontynuujemy naszą historyczną wędrówkę muzyczną. Wybuch I wojny światowej dał Polsce szansę na odzyskanie niepodległości. Polska tę szansę wykorzystała. Formują się legiony marszałka Józefa Piłsudskiego, zaczyna się nasz polski marsz ku wolności. I to właśnie wtedy, kiedy odzyskaliśmy niepodległość w okresie dwudziestolecia międzywojennego, powstało chyba najwięcej piosenek o żołnierskich losach. Były wesołe, skoczne, zabawne, ale także poważne, dumne i patetyczne. Pieśń o wodzu miłym należała do obowiązkowej edukacji patriotycznej w szkołach polskich przed wojną. Zaraz potem wojenko, wojenko i przybyli ułani pod okienko.
panienko. O Boże, a cóż to za wojacy? O Boże, a cóż to za wojacy? Otwieraj, nie bój się, to czwartacy. Otwieraj, nie bój się, to czwartacy. Przyszliśmy napoić nasze konie. Przyszliśmy napoić nasze konie. Za nami piechoty pełne dłonie. Za nami piechoty pełne dłonie. O Jezu, a dokąd Bóg prowadzi? O Jezu, a dokąd Bóg prowadzi? Ej, lądek odwiedzić byśmy radzi. Ej, lądek odwiedzić byśmy radzi. Panienka otwierać poskoczyła. Panienka otwierać poskoczyła. Ułanu do izby zaprosiła. Ułanu do izby zaprosiła. Serce weźmie i pobiegnie, potem
w srogim boju legnie. Zostaniesz w domu, zostaniesz w domu. Strzeż się, strzeż, strzeż się, strzeż. Łez Japonii mnie cieszyło się tą upragnioną, wytęsknioną wolnością, bo jedynie do września 1939 roku. Polacy walczyli niemal na wszystkich frontach świata, a wszędzie z nimi, od śniegu w Narwiku aż po afrykańską pustynię, była nasza polska piosenka żołnierska.
Niezwykłą popularność w tamtych latach zdobyła piosenka o sercu w plecaku. To niestrudzone serce wędrowało z naszymi żołnierzami niemal po całym świecie, a dzisiaj przywędrowało do państwa. W czasie wojny wielu artystów zamieniło swe garnitury, fraki na mundury żołnierskie. Alfred Schitz i Felix Konarski, obaj żołnierze II Korpusu Polskiego, w nocy z 17 na 18 maja 1944 roku napisali słynne Czerwone Maki na Monte Cassino. 18 maja Polacy zaatakowali i zdobyli wzgórze Cassino. Jeszcze tego samego dnia po raz pierwszy zaśpiewano tę pieśń.
największa podziemna armia walczącej Europy. I żołnierze z powodzeniem przeprowadzali akcje sabotażowe i wywiadowcze, produkowali broń czy nielegalne dokumenty. A największym zbytem była akcja Głucha i powstanie warszawskie. Powstanie przyniosło wiele pięknych pieśni, które rozkwiewały na ulicach całego miasta. Wiązanka melodii powstańczych w wykonaniu orkiestry przypomina nam te gorące sierpniowe i wrześniowe dni 1944 roku.